dzisiaj będziemy robić strojki. Dla niektórych to będzie pierwsze zetknięcie z tym procesem. Myślę, że będzie ono bardzo inspirujące, bo nie każdy zdaje sobie sprawę, jaki to jest wielowątkowy proces i jak dużo trzeba się napracować, żeby zrobić naprawdę grający strój. Na początku one zwykle, no cóż, przypominają widokiem pierwsze dźwięki, które gramy na fagocie. Są troszkę nieporadne, nieprecyzyjnie złożone, co też niewątpliwie wpływa na późniejszy efekt brzmieniowy. Studenci już pracują, więc idziemy zobaczyć, jak im idzie ta robota. Po namoczeniu rurek lasecznicy trzcinowatej należy rozciąć tubą z czterema nożykami. A czy ty na pewno dobrą? Tak, dobrą. To ciekawe. Wymaga to trochę siły i determinacji, ale po pewnej chwili udaje się. Kiedy mamy już cztery drewienka, należy sprawdzić, które z nich są bardziej równe, które mniej. Można to zrobić na przykład na równej ławce, sprawdzając, czy ładnie się układa. Staramy się pilnować studentów i siebie, żeby nic nam się nie stało, ale niestety czasami się coś stanie. Dokleję się, tylko muszę co jakiś czas. No ale wiem, ja zrobiłam to samo za pierwszym razem. Mam taki duży, jest przyciąga uwagę. Gabrysia, a tobie jak idzie? Już masz swój pierwszy strój? Kamień zarobimy tutaj. Żeby przeprowadzić studenta przez proces robienia strojków, potrzeba dużo czasu i cierpliwości. Na pewno nie jedno popołudnie. Już masz płytek? No tak. No z tym to już nie zrobiłam. Interesuje cię to, żeby one były równoległe, żeby można było ukształtować? Ale ładnie starałam. Perfekcjonista. Dawid nabija swój pierwszy w życiu drut na swój pierwszy w życiu zrobiony, skeblowany, sfasonowany przez siebie strojek. Napięcie rośnie, mam nadzieję, że ten drugi drut będzie równie pięknie położony. Powolutku, starannie dociąga drugi drut, za chwilę przyjdzie Kamil i sprawdzi, czy aby na pewno możemy już iść dalej w procesie robienia strojków. A po co ci ten trzeci drut? To teraz jestem odcinek. Pośpiech przy tej pracy jest zdecydowanie niewskazany. Raczej dokładność. I ten już, to już nie wyjdzie, nie? Dzięki temu, że mamy w Akademii Muzycznej w Łodzi na stanie wszystkie sprzęty potrzebne do przeprowadzenia studentów przez cały proces robienia strojków, zaczynając od kablarki zewnętrznej, wewnętrznej, poprzez maszyny do skrobania czubka, fasony, noże, druty, jesteśmy w stanie tutaj zrobić strojek od początku do końca. Niezależnie od tego, jak te pierwsze strojki będą brzmiały i czy będą grały, student już dostaje wiedzę i ma świadomość, jak jest to ciężki i długotrwały proces zdobywania samej wiedzy, jak zrobić grający strojk, a później jeszcze przełożenie tej wiedzy na praktykę i ćwiczenie zdolności manualnych, tak aby móc sprostać swoim wymaganiom i zrobić świetny strojk. Jestem usatysfakcjonowany. Dociągnąłeś do siebie? Tak. Wygląda na to, że staranność, jaką Dawid włożył w przygotowywanie pierwszego strojka, przynosi wymierne rezultaty. I mam nadzieję, że w kolejnym odcinku o strojkach będziemy mogli usłyszeć, jak brzmią strojki Dawida. A teraz przeniesiemy się na chwilkę jeszcze do Filharmonii, bo chciałabym Wam opowiedzieć o kolejnej aplikacji, która nam pomoże poćwiczyć oddech. No to jak to jest z tym oddechem? Warto go ćwiczyć, naprawdę warto. Dowiecie się jeszcze na ten temat bardzo dużo na naszych spotkaniach fagotowych, ale idąc tym tropem różnych urządzeń wspomagających nas w pracy z fagotem, znalazłam taką aplikację, która dotyczy oddechu ćwiczonego przez joginów. Nazywa się Pranayama. Tą aplikację Wam bardzo polecam, ponieważ możemy na niej ustawić sekwencje oddechowe, wdech, wydech, jak również wstrzymanie powietrza. No i do tego jest wizualizacja człowieka siedzącego w pozycji lotosu, ale również widzimy jego organy wewnętrzne, a przede wszystkim płuca i przeponę, i również żebra, i to pomaga nam zwizualizować, jak ten proces oddychania przebiega naprawdę w czasie. To wygląda w ten sposób. Jest tutaj bardzo kojąca muzyczka, można się zrelaksować również przy tym. Pan tutaj wciągnął właśnie powietrze i żeby to jeszcze zrobić w naprawdę taki dobry dla nas sposób, to ja zawsze polecam studentom stanąć szeroko w rozkroku,
takim może nie za dużym, ale jednakże luźno. Ręce jak do krakowiaczka, bo tutaj możemy sami sprawdzić, czy ta przepona naprawdę i te wszystkie mięśnie, które biorą udział w procesie oddychania, na pewno pracują. No i teraz spróbujemy parę wdechów wziąć z tą aplikacją i wydychać powietrze przez ten czas, który tutaj zaprogramowałam. No to uwaga. Istotna sprawa, jeżeli w czasie wciągania powietrza nie jesteście w stanie aż tak długo wciągać, to oczywiście można sobie ustawić krótszy czas. Ja ustawiłam dosyć ekstremalny. Możemy wtedy to powietrze na chwilę wstrzymać i poczekać, jak się zmieni sekwencja na wydech i dopiero wtedy zacząć wydychać powietrze. Bo bardzo często w orkiestrze na przykład zdarza się tak, że musimy się przygotować do szybkiego grania, na przykład dużej ilości dźwięków, ale nie po jakiejś pauzie na przykład i musimy ten oddech wziąć bardzo dużo i bardzo szybko. Mamy wcześniej więcej czasu, więc lepiej ten oddech naprawdę nabrać porządny i duży i na sekundę wstrzymać to powietrze i wypuścić je dopiero o czasie wtedy, kiedy te nuty powinny zaistnieć w utworze muzycznym. I jeszcze jedna sprawa, jak wydychamy powietrze i już też nie jesteśmy w stanie więcej tego zrobić, to zawsze można się jeszcze troszkę pochylić. Wtedy pomożemy mięśniom brzucha i przepony wydostać się powietrzu z płuc w całości. No i w ten sposób ćwiczymy oddech. To jest oczywiście moja prywatna propozycja. Na pewno jest wiele innych sposobów, o których również mam nadzieję w przyszłych